Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM. Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam na dzisiejsze polityczne podsumowanie tygodnia. Program wyjątkowy i historyczny z jednego podstawowego względu. Dziś możecie nas Państwo nie tylko słuchać w radio, ale także oglądać na naszym profilu na Facebooku. Nasi goście już gotowi i za pomocą łącz skype'owych połączeni także z anteną Radia Zielona Góra. Pozwólcie Państwo, że przywitam. Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy Pana Radnego. Dzień dobry. Jest z nami Adam Urbaniak, reprezentujący Platformę Obywatelską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest również Radosław Brodzik, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panowie, witam serdecznie państwa. Jest Arkadiusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest także Tomasz Bratkowski z Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zacznijmy od takiego pytania otwierającego. Nie słyszeliśmy się dwa tygodnie, no widzimy się pierwszy raz w historii w takiej formie, także z internautami. Pytanie do panów, jak minęły święta i tak chyba najogólniej również, jak w panów ocenie Polacy, Lubuszanie, Zielonogórzanie znoszą te trudy związane z obostrzeniami, z pandemią. Może rozpocznie Zbigniew Kościk. Jeszcze raz dzień dobry. Cieszę się, że możemy panowie brać udział w takiej historycznej audycji Radia Zielona Góra, prawda? No święta chyba w gruncie rzeczy standardowa, jeżeli chodzi o te smutne czasy, czyli samotności, mama skoszarowana, córki poza domem, siostra podobnie. No na pewno zapamiętamy te święta na zawsze. Mam okazję i chcę z niej skorzystać. Chcę podziękować tutaj proboszczowi z parafii w Żonkowie, który stanął na wysokości zadania i całe triduum. I od samego początku kwarantanny narodowej mieliśmy mszę z kościoła parafialnego w internecie. Więc w jaki sposób ta wspólnota parafialna została utrzymana. No ale generalnie cieszę się z takiej bardzo odpowiedzialnej postawy wszystkich. A Zielona Góra w szczególności. Myślę sobie, że może to, że tych zachorowań mamy tak mało i dzięki Bogu nie ma żadnej ofiary śmiertelnej tej zarazy nieszczęsnej, no to zawdzięczamy takiej ogromnej dyscyplinie i autokontroli społecznej, w której funkcjonujemy. Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska, jak pan spędził święta, no jak pan ocenia to, jak zielonogórzanie do tych obostrzeń, wszystkich regulacji w tej chwili podchodzą? Myślę, że podobnie jak pan radny Kościk, wniosek może być, co prawda taka zasada pewnie generalna, bo na pewno zdarzą się wyjątki, że zielonogórzanie w bardzo sposób dyscyplinowany stosują się do tych kolejnych obostrzeń. One nie są proste i szczerze mówiąc z perspektywy należy je ocenić jako coraz bardziej dolegliwe, bo chociażby kwestia zakupów robi się w związku z tymi ograniczeniami w kasach bardzo, bardzo utrudniona. Ja osobiście też obserwowałem, taka dyskusja wokół rynku na owocowej się toczyła. Były głosy krytyczne, moim zdaniem nie do końca sprawiedliwe na początku, ale rzeczywiście prowadzący to targowisko mogli się wykazać jakąś wyobraźnią i wprowadzić pewne chociaż obostrzenia. One się w końcu pojawiły, sytuacja się unormowała. Także wniosek ogólny, jeśli chodzi o życie w mieście, no wszyscy się powoli przyzwyczajamy, układamy jakoś sobie to nowe życie. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście będzie to trwało bardzo krótko. A same święta, no, tak jak słyszeliśmy wcześniej, wyjątkowo dziwne święta. Rodzice, którzy mieszkają w tym samym mieście, no nie można się było z nimi spotkać. Część rodziny akurat mieszkamy razem, więc tutaj w tym gronie, tak jak mieszkamy, byliśmy
byliśmy na miejscu. No jeśli chodzi o ten wątek religijny, on też jest rzeczywiście ważny, to Triduum dla odmiany, myśmy jeździli do Łodzi, tam do ojców dominikanów i tam oglądaliśmy. Ja przynajmniej raz byłem razem z panem radnym na tych uroczystościach. Dobrze, Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej i tutaj pana ocena również o postawy mieszkańców i jak te święta minęły. Tak, święta mogę powiedzieć, szanowni państwo, że nie zakwalifikowałbym ich do świąt jakichś smutnych. Ja akurat tutaj troszkę inaczej niż koledzy powiem, że te święta były po prostu inne. Troszeczkę inne niż te, które znamy, czy do których się przyzwyczailiśmy. My rodzinnie zrobiliśmy tak, że w każdym domu wspólnie z moją rodziną łączyliśmy się po prostu za pomocą właśnie, tak jak dzisiaj, takich wideo konferencji i przy tym niedzielnym śniadaniu składaliśmy sobie życzenia, życzyliśmy zdrowia, szczęścia, pomyślności i pewno jak najszybszego i pewno w wielu domach w województwie lubuskim takie życzenia były składane i też korzystając złożę je państwu, już trochę spóźnione. No, jesteśmy jeszcze w oktawie takie świąt, także życzenia składać można. Ach, oczywiście. Rozumiem. Składam takie życzenia, żebyście państwo po prostu mieli normalnie, żeby to wszystko było z powrotem w tej normalności i tego byśmy sobie pewno życzyli. Co do wątku religijnego, to tutaj u mnie jest troszeczkę mniejszy niż u kolegów, więc było symboliczne jajko, na żadnych tridiach, czy jak to tam się, przepraszam, nazywa, nie byłem, ale... Triduum, okej, okay, ale jakby oczywiście przekaz świąt jest dla mnie oczywisty z punktu widzenia takiego humanistycznego, to, że trzeba czcić to święto w rozumieniu odradzającego się życia i pewno różnych zobowiązań, które się z tym wiążą. Więc te święta przebiegły w takiej trochę cyfrowej rodzinie, o tak bym to określił, ale w dobrej atmosferze, miłej i takim pozytywnym przekazie, że za jakiś czas myślę, że to wszystko wróci. Arkadiusz Dąbrowski, jak ocenia sytuację Polskie Stronnictwo Ludowe? W zasadzie, jak gdyby święta wielkanocne były świętami świeckimi, to faktycznie w tym roku powiedziałbym, że były wyjątkowo smutne. Natomiast jest to taki okres, kiedy człowiek może troszeczkę zwolnić i zastanowić się nad tymi sprawami istotnymi, które są w życiu, a o których często zapominamy z powodu tego, że właśnie żyjemy w takim pędzie. Ja ten czas osobiście wykorzystałem właśnie do takiej kontemplacji, może filozoficznej nawet, rzekłbym, ale też do powrotu do pewnych spraw, między innymi też z żoną oglądaliśmy sobie po raz kolejny film Karol, człowiek, który został papieżem. Wróciliśmy też pamięcią do takich wielu spraw historycznych, z których my Polacy możemy być dumni. Oczywiście ten wątek religijny spowodował, że potrafiliśmy te święta przeżyć w takiej atmosferze świątecznej. Bo tak jak powiedziałem, gdyby to się opierało tylko na symbolach i gdyby człowiek faktycznie nie mógł wtedy wyjść z domu, to można by było powiedzieć, że te święta były wyjątkowo smutne. One były inne. Każde święta wielkanocne są dla mnie inne. W tę niedzielę wielkanocną mieliśmy piękną pogodę. Ci, którzy są właścicielami domków, a ja mam też szczęście właśnie w domku mieszkać, mają ogrody, mogli troszeczkę skorzystać właśnie z tych uroków. Współczuję tym, którzy mieszkają w blokach, bo wiadomo jest, że teraz jest zakaz zgromadzeń, a muszę przyznać, że my Lubuszanie, my Zielonogórzanie jesteśmy wyjątkowo zdyscyplinowani. Poza nielicznymi wyjątkami, które sam widziałem, tak naprawdę nie ma tutaj takiego globalnego problemu nietrzymania się tych zakazów. Natomiast cieszę się, że rząd polski mówi już o znoszeniu pewnych obostrzeń, bo tak jak państwo widzicie, dzisiaj piękna pogoda za oknem i po prostu serce aż się trzęsie i woła, że chciałoby się wyjść, pochodzić do lasu, przejść się, poddychać świeżym powietrzem. Także powiem tak, to co powiedziałem na początku, dla mnie były to inne święta oczywiście, ale przeżyte w takiej atmosferze jednak świątecznej. A jeszcze Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Ja grzecznie w domu z mamą spędziłem, moja partnerka była u siebie w domu, u swojej mamy, ja z kolei pojechałem do Zielonej Góry, w Zielonej Górze z mamą spędziłem święta.
Głównie ten czas upłynął mi na zastanawianiu się, w jakim kierunku podążamy. Konfederacja mówi wprost, dalsza kwarantanna traci sens. Kwarantanna generalnie była wprowadzona po to, żeby państwo mogło się przygotować na to, żeby zakupić maski, respiratory, żeby służba zdrowia podołała, jeżeli zwiększą się liczby zachorowań. Natomiast powinna trwać 2-3 tygodnie, nie więcej. Dalsza kwarantanna jest już samobójstwem dla gospodarki, morderstwem wręcz gospodarki i powinniśmy jak najszybciej ją zakończyć i iść bardziej w kierunku modelu szwedzkiego, gdzie w Szwecji jedynym ograniczeniem jest ograniczenie do 50 osób, jeżeli chodzi o skupiska ludzkie. Natomiast wszystko działa, wszystko pracuje, nie odbiegają statystycznie wcale od reszty Europy, jeżeli chodzi o zachorowania, a takim najważniejszym aspektem tego wszystkiego, moim zdaniem, jest to, że media bardzo się skupiły na tym, żeby siać panikę wśród społeczeństwa. Proszę zobaczyć, obojętnie czy to są media rządowe, czy telewizje prywatne, wszystkie zaczynają informacje od podania, ile osób zachorowało i ile umarło. Ale czemu nie podają media informacji, które na przykład WHO wystosowała, że 80% zakażonych przechodzi tą epidemię bezobjawowo. Nie, no, przepraszam, muszę wejść w słowo, takie informacje są powszechnie znane i one są podawane. O ilości no tak, pacjentów, pozdrowieńców. Uwzględniając to, że to jest 80% obywateli, która może nawet nie wiedzieć, że jest zakażona, to śmiertelność na koronawirusa wynosi 0,37%. To jest mniej niż na grypę. W tamtym roku w Niemczech umarło na grypę 25 tysięcy ludzi. Nikt nie zamykał szkół, instytucji, gospodarki nie mroził, więc dalsza kwarantanna jest bezsensowna. Konfederacja jako jedyna o tym mówi coraz głośniej. Dobrze, myślę, że także do tych regulacji czy gospodarczych spraw będziemy mogli jeszcze się odnieść w kolejnym temacie, który chciałbym panom zaproponować i zapytać panów z jednej strony o współpracę i o to, jak radzimy sobie organizacyjnie na poziomie miasta, na poziomie regionu, także na poziomie państwa. Wiem, że to są bardzo szerokie i duże obszary, ale jednak spróbujemy w jakiś sposób odnieść się do tego. Poproszę, może rozpocznie Radosław Brodzik. I takie pytanie o sytuację w regionie, bo w regionie można powiedzieć, że Lubuskie jest tym województwem, w którym jest najmniej zarażonych. Tutaj oczywiście różnego rodzaju są podawane przyczyny. Jesteśmy małym regionem, oczywiście 1 milion mieszkańców. Stosunkowo ta gęstość zaludnienia nie jest też duża, ale my oczywiście jako Lubuszanie mówimy o sobie, że jesteśmy bardzo zdyscyplinowani i dlatego tak jest. No ale też są odpowiednie jednostki zaangażowane na miejscu, są także zaangażowane władze województwa lubuskiego, mamy tu na myśli zarząd województwa lubuskiego i także wojewodę lubuskiego jako przedstawiciela rządu w terenie, więc tę współpracę myślę, że można spróbować ocenić. Więc jak ją oceniamy? To może od początku. Najpierw co do w ogóle zaangażowania, to chciałbym bardzo podkreślić, że bardzo dobra jest postawa w ogóle Lubuszan i może tutaj bliżej nam Zielonogórzan, jeśli chodzi o wzajemną pomoc. Ja sam działam w Widzialnej Ręce i w kilku innych jeszcze organizacjach, które dosyć mocno zaangażowały się w pomoc osobom starszym, czy tym, które nie mogą wychodzić z domu, są narażone dodatkowo jeszcze, czy jakby jeszcze bardziej na to, żeby niestety zachorować na tego wirusa. I tu faktycznie postawa ludzi bez względu na przekonania czy barwy polityczne jest bardzo budująca. Ale panie dyrektorze, o ludziach już natomiast powiedzieliśmy, co do, tak? Teraz urzędy. Tak, już przechodzę. Dalej, panie redaktorze. Natomiast co do wsparcia, no przede wszystkim wielkie słowa uznania dla zarządu, w którego skład wchodzi Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Praca wykonana z firmami zewnętrznymi, ściągnięcie poprzez luk. Sam miałem okazję wczoraj wyładowywać część rzeczy, które przyjechały w godzinach około 15, jedną z ciężarówek z kombinezonami.
To wszystko jest budujące i to wszystko pokazuje, że zarząd województwa myśli o tym, żeby takie działania przeprowadzać i w szpitale te jednoimienne, ale też i przecież inne wspierać. Współpraca z wojewodą. Teraz co do współpracy z wojewodą. No jestem rozczarowany postawą, nie ukrywam, pana wojewody. Jestem zdziwiony, że jakby pomiędzy tymi dwoma ciałami dochodzi do jakichś konfliktów. Ze zdziwieniem przeczytałem informację, że pan wojewoda przesłał informację do Warszawy, że zostały nieuzgodnione sposoby wydatkowania tych środków, gdzie w międzyczasie inny minister, bo dokładnie rozwoju, zaakceptował przesunięcia w regionalnym programie operacyjnym i te działania, które są skierowane na wspieranie walki z koronawirusem. Przypomnę, że ta specustawa, którą wprowadzono, daje bardzo dużą możliwość i pole manewru samorządom do tego, żeby właśnie z tych niewykorzystanych środków, czy własnych środków, jeśli chodzi o budżet województwa, ale też i konstrukcję z budżetu europejskiego, czyli tego słynnego, że Unia nie pomaga, no właśnie pomaga, przekazując te środki finansowe na te działania, mają taką dużą możliwość, żeby to robić. Przypomnę, że w specustawie trzeba spełnić tylko dwa takie specjalne przesłanki. Otóż na bieżąco monitorować sytuację i mając przekonanie i wiedzę o tym, że to jest niezbędna pomoc w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobieganiu rozwoju epidemii, zastosować tego typu działania. I takie działania Zarząd Województwa Lubuskiego niezwłocznie podjął. No to jest oczywiste, że zdrowie mieszkańców i Lubusza dla nas jest najistotniejsze. Nie ma rzeczy istotniejszej niż życie człowieka. To Zbigniew Kościół w takim razie Prawo i Sprawiedliwość, jeśli może się odnieść do tych zarzutów. Kończąc, ja mam nadzieję, że po prostu pan wojewoda pozostawi tą sprawę już bez komentarza. Nie ma po co, ludzie nie chcą. Jestem przekonany, panie redaktorze i drodzy państwo, że nie chcą kłótni na szczeblach władzy. Chcą konkretnej, realnej pomocy, bo poza bezpieczeństwem przypomnę jeszcze, że to województwo będzie za chwilę naprawdę borykać się też z problemami gospodarczymi. To są motywy przewodnie, a nie to, czy kto co więcej ściągnął i tak dalej. Proponuję tutaj naprawdę... Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość, jak pan skomentuje te słowa? Szanowni panowie, panie redaktorze, no, po pierwsze to chciałbym się odnieść do tych słów pana Tomka w sprawie modelu szwedzkiego. Ja myślę, że wszyscy dzisiaj nie jesteśmy specjalistami, mówię o nas, jeżeli chodzi o kwestie związane z wirusami, z epidemiami itd., itd. Te modele różnego rodzaju analizują specjaliści. No ja powiem szczerze, dziwię się, jeśli ktoś mówi, że ten model szwedzki jest taki wzorcowy i należałoby go powielać. Tak już między Bogiem a prawdą powiem, że dziwnie w ustach Konfederaty brzmi jakby zachęcanie do tego, że powielanie modelu szwedzkiego jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Przypomnę, od w zasadzie okresu po II wojnie światowej w Szwecji non-stop rządzą socjaliści, to tak na marginesie. To nie jest żaden modelowy jakby przykład. Myślę, że powinniśmy się w tej kwestii oddać po prostu specjalistom. Teraz wracając do spraw, o których rozpoczął... A jest pan radnym wojewódzkim, ma pan ogląd także na sprawy w regionie, jak to ta współpraca wygląda. To znaczy, ja nie chciałbym tutaj różnicować, kto jest teraz fajnym politykiem, a który jest B, który wsadza kij w mrowiko, który próbuje tutaj coś robić i tak dalej. Panowie, polityk to taki zawód, w którym, czy którego ludzie nam generalnie zazdroszczą. Bardzo często mówią fura i komura, prawda, apanaże wysokie, prawda, jakieś wynagrodzenia, diety, etc., etc. Ale przychodzi w polityce taki moment, w którym jest sprawdzam, który się weryfikuje i myślę, że wtedy trzeba wykazać się odpowiednią postawą. Trzeba te swoje bardzo często poglądy gdzieś schować na boku i zająć się sprawami, które no, są imponderabiliami, którymi są po prostu najważniejszymi. I ja nie chcę tutaj uprawiać hejtu w którąkolwiek ze stron. Myślę, że pani marszałek
realizuje swoje zadania, jeżeli chodzi o zabezpieczenie zdrowotne, w sposób bardzo dobry. I powiem więcej, nawet współpracowałem z panią marszałek, jeżeli chodzi o cargo. Koledze z SLD przypomnę tylko, że nie trzeba w tym momencie wymieniać, kto stanowi koalicję i tak świetnie zareagował, bo też warto dopowiedzieć, że pomocy pani marszałek udzielił w tym zakresie zarówno minister rozwoju z rządu PiS, z rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale nikt tego nie ukrywał. To jest o tym właśnie jakoś nie było to wspominane. O tym się nie zająknąłeś, że bezpośredniej pomocy udzielił minister Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No tak, przychodzi taki moment, w którym to trzeba te akcentowane, to prawda. Różnice, prawda, ideologiczne, programowe, poglądowe i tak dalej odstawić na bok i zająć się rozwiązaniem, tak jak słusznie powiedziałeś, tej najistotniejszej kwestii, czyli zabezpieczenia zdrowotnego. Tak, tyle. Dobrze, mamy sprawę, jakkolwiek być może niektórzy z panów będą chcieli jeszcze do tych naszych tematów regionalnych w jakiś sposób się odnieść, to jednak ja uznaję, że temat w województwie omówiony, temat miasta Zielona Góra i pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego, działania prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, także całego sztabu kryzysowego, bo przecież wiele zaangażowanych jednostek, służb, także wolontariuszy. Ostatnia akcja rozdawanie masek na ulicach Zielonej Góry. No i też pytanie, jak oceniamy tutaj Zieloną Górę, która też przyjęła, przecież przypomnijmy, pacjenta zero, w której mamy szpital uniwersytecki, który to szpital ma swoje potrzeby, funkcjonuje. Jak to pan ocenia? Ja oceniam to bardzo dobrze, bo szanowni państwo, jak dobrze wiemy, zacznę może od tego, że to właśnie do nas, u nas się zaczął koronawirus w Polsce. My mieliśmy tego pacjenta zero i pomimo tego, że w Lubuskiem się to wszystko zaczęło, to do dzisiaj mamy najmniejszą liczbę zachorowań, co bardzo dobrze świadczy nie tylko o samodyscyplinie Lubuszan, ale także o sprawności służb medycznych, ale także sprawności samorządowców, tak? Bo tutaj ta współpraca musi być. Natomiast jeżeli chodzi o Zieloną Górę, rozmawiałem na ten temat wielokrotnie z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, bo to właśnie wicemarszałek Tomczyszyn z prezydentem Kubickim byli u prezesa Rady Ministrów, kiedy cała ta karuzela z koronawirusem się rozpoczęła. I wtedy już Janusz Kubicki zapewniał wicemarszałka, że jest na to przygotowany. I w Zielonej Górze my jako pierwsi w zasadzie wprowadziliśmy zakaz, odwołane zostały wszystkie imprezy masowe, zostały wprowadzone pewne zakazy związane ze spotykaniem się w takich większych grupach. Utworzone darmowo parkingi, tak, zniesiono opłaty. No i same akcja wydawania maseczek w Zielonej Górze wydawane były one jako pierwsze w województwie. Dzisiaj takie gminy, na przykład jak Zwierzyn wydawał kilka dni temu, też podjęły te akcje, co jest na pewno wielkim pozytywem dla mieszkańców województwa lubuskiego. Ale jeżeli chodzi o samą Zieloną Górę, to oceniam to bardzo dobrze pod każdym względem, zarówno jak i sprawności zarządzania tutaj w samorządzie, podejmowanych decyzji, jak i o samą służbę zdrowia. Oczywiście w szpitalu uniwersyteckim to samorząd województwa ma jakby ten pakiet, co prawda mniejszościowy, bo uniwersytet jest w pakiecie większościowym, ale to decyzje też zarządu województwa miały bardzo duży wpływ na to, że w szpitalu w Zielonej Górze ta opieka medyczna, te podejmowane czynności no, są bardzo dobre, co też pozwala utrzymywanie Lubuszan w bezpieczeństwie, że ta zachorowalność, nie jest taka. No, w takim razie pytanie do Adama Urbaniaka, także radnego miasta Zielona Góra, to jak miasto włącza się w te działania, jak ocenia pan działania prezydenta Janusza Kubickiego w tym zakresie? Ja akurat niestety nie mogę być takim karabinem maszynowym superlatyw, jakie tutaj słyszeliśmy od Arka w kierunku władz Zielonej Góry, ponieważ my jako radni Koalicji Obywatelskiej właściwie kiedy
pozostawaliśmy już tylko w takim oczekiwaniu, kiedy będzie pierwszy zdiagnozowany przypadek osoby dotkniętej tym wirusem, gdzie wydawało się, że to już wtedy był czas na podejmowanie jakichś decyzji. I tutaj oczekiwaliśmy, formułując projekt uchwały w tym zakresie, przede wszystkim pomocy przez miasto dla szpitala wojewódzkiego, który, no umówmy się, przyjął tą pierwszą falę ataku epidemii na siebie, bo przecież dopiero z pewnym opóźnieniem były tworzone te placówki jednoimienne. Zresztą i tak, pomimo tego, że takie placówki jednoimienne funkcjonują też w naszym województwie, znaczna część osób zakażonych jest przyjmowanych w szpitalu. Tutaj w moim przekonaniu zabrakło tej pomocy, przy czym podkreślam, na nią nie jest za późno, no bo te pieniądze przydadzą się zawsze. Ten projekt uchwały chcemy, aby na najbliższej sesji był procedowany. Będziemy chcieli też rozmawiać z panem prezydentem, jeśli nie w ten sposób, to w jakiś inny, ale ta kwota, która tak naprawdę leży na rachunku miasta i umówmy się, nie będą one wydawane na to, na co miały być wydane, czyli na pomoc dla województwa lubuskiego na loty międzynarodowe, bo jakby trzymanie pieniędzy na loty międzynarodowe w tych okolicznościach to już jest w ogóle, myślę, pandemia ironii, tak można by było o tym powiedzieć. To jest jedna rzecz, której brakuje. Druga, i tego tutaj musimy też jak najszybciej przyjąć jakieś rozwiązania, jednak zastanowić się nad wsparciem naszego biznesu, no i też ochroną miejsc pracy, bo my o tym w ogóle nie rozmawiamy, proszę zauważyć. Oczywiście chwała, że myślimy o maseczkach, o tym, żeby zabezpieczyć zdrowotnie mieszkańców, ale musimy też ich zabezpieczyć jakoś ekonomicznie. I niestety, ale przyjdzie czas na zaciągnięcie pasa. Tutaj koledzy radni wraz ze mną z Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy jeszcze w marcu, czyli zanim została przyjęta uchwała, ustawa tarcza antykryzysowa, projekt uchwały o zmniejszeniu podatku od nieruchomości o 50% w 2020 roku dla przedsiębiorców. Przyszła parę dni temu opinia prezydenta na temat tego projektu. Ona generalnie nie jest jakaś krytyczna dla samego pomysłu, ale wykazuje się, że to jest koszt dla budżetu około 24 milionów złotych, a także wiąże się to z wydawaniem korekt, obsługą administracyjną tego mechanizmu, rzędu około 500 000 złotych, no i pracy urzędników. Stąd w oparciu o tą opinię, odpowiadając na nią, wczoraj nasz klub złożył autopoprawkę do tego projektu i proponujemy, aby już wykorzystać obowiązujące obecnie możliwości wynikające z ustawy antykryzysowej, gdzie proponujemy zwolnienie dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko mikro, małych, zwolnienie z podatku od nieruchomości za 3 miesiące, kwiecień, maj, czerwiec, ale też dla tych przedsiębiorców, którzy będą legitymowali się tym spadkiem obrotów, o której mowa w ustawie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to czasu antenowego. Natomiast mechanizm zwolnienia byłby bardzo prosty, mianowicie ten, kto takie zwolnienie chce, składa oświadczenie, w którym stwierdza, że spełnił warunki, aby z tego zwolnienia skorzystać. Wydaje się, że to będzie pomoc ważna. Myślę, że przedsiębiorcy w naszym mieście czekają na jakiś sygnał od władz. Po to my jesteśmy, żeby pokazać, że nie zostali zostawieni samym sobie. A z drugiej strony to obciążenie budżetu już chyba nie będzie tak istotne, żeby było liczone w dziesiątki milionów złotych. Ja przypomnę tylko, że Wrocław przyjął taką uchwałę z limitem. Powiedział, że zwolnienia wprowadzamy, przy czym nie przeznaczamy na ten cel więcej jak 50 milionów. Myślę, że że nie aż w takiej skali, ale czas również na jakąś pomoc i wsparcie dla biznesu. No to o to pytanie i o wsparcie dla biznesu w tej chwili to pytanie kieruję do Tomasza Bratkowskiego z Konfederacji, bo przecież są w tej chwili wdrażane pewne rozwiązania na szczeblu centralnym. Była tarcza antykryzysowa w wersji 1.0, teraz 2.0.
podawane są informacje, jak wielu przedsiębiorców korzysta z tych rekompensat z jednej strony, ze środków, które w jakiś sposób amortyzują tą trudną sytuację, nie rozwiążą jej, to jest pewne. Natomiast też o ocenę tych działań zapytam. Panie redaktorze, ja już tydzień temu zwracałem na to uwagę, że tarcza antykryzysowa jest tak skonstruowana, że ta pomoc, realna pomoc do firm, jeżeli popłynie, to będzie to sierpień, wrzesień. Do tego czasu, jeżeli dalej będziemy tkwić w kwarantannie, firmy będą masowo ludzi zwalniać. Już teraz wpływają wnioski o zawieszanie działalności gospodarczych i ten kryzys będzie się pogłębiał. To, co mówiłem tydzień temu, Konfederacja przygotowała 39 poprawek do tarczy. Były to pomysły, które warto było rozważyć, choćby jakby na przykład zawieszenie paid payment. Dużo było ciekawych pomysłów, wszystko zostało odrzucone. Teraz do tarczy 2.0 również wpłynęło ponad 40 poprawek, również wszystkie zostały odrzucone. Naszym zdaniem rząd nie ma pomysłu na pomoc przedsiębiorcom. Robi coś, żeby pokazać, że coś robi, ale ta pomoc jest zbyt mała. Tu trzeba szybkie decyzje podejmować i żeby ona była realna na tą chwilę, bo proszę pamiętać, że prowadząc firmę, to każdy dzień przestoju, obojętnie w jakiej branży, każda godzina jest na wagę życia i przetrwania danej firmy, tak? Przedsiębiorcy nie mają miesięcy teraz na to, żeby dokładać do biznesu i bardzo jest dużo przecież leasingów, kosztów stałych. Tutaj no jest to naprawdę bardzo trudna sytuacja i naszym zdaniem, zdaniem Konfederacji, ta tarcza w zbyt mały sposób pomaga i po prostu te środki, jeżeli będą już przyznawane, one za późno trafią do większości firm, więc przez to może być duży problem. Tutaj chciałem jeszcze się odnieść do naszego regionu. Kompletnie nie rozumiem, po co został wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Przecież proszę pamiętać, że nie każdy ma domek jednorodzinny z ogrodem, że może sobie wyjść i z dziećmi posiedzieć. Czyli lubuskie powinno być wyłączone z tych regulacji krajowych, tak? Ja uważam, że w ogóle to jest głupi pomysł, zakazując ludziom chodzić do lasu. Proszę pamiętać, wie pan, my mamy 50% lasów, natomiast pojedziemy w Łódzkie, pojedziemy gdzieś w Mazowieckie. Jest tam deficyt jednak. Na przykład z trójką dzieci, miesiąc w domu, przecież te dzieci to już ten dom roznoszą, to sobie się pojawiają niepotrzebne stresy i to wyjście do lasu, gdzie jest mało ludzi, żeby zaciągnąć tego świeżego powietrza, powinno być wręcz obowiązkowe. I zakazywanie, i po prostu mam czasem wrażenie, że politycy coś robią, żeby pokazać, że coś robią, ale tak naprawdę to nie są przemyślane pomysły. Nawet jeżeli zostało to uczynione na 2 tygodnie i teraz będziemy mieli rezygnację z tego obostrzenia? Nie wiadomo, wie pan, no, słucham ministra zdrowia, który mówi, że w maskach może będziemy chodzili aż do wymyślenia szczepionki. Tutaj się, a jeszcze parę tygodni temu mówił, że maski w ogóle nie zdają egzaminu, więc mam wrażenie, że no, nie do końca rząd wie, jak sytuacja wygląda i trochę gubi grunt. To jeszcze komentarz, jak rozumiem, ad vocem do Tomasza Bratkowskiego. Zbigniew Kościk o działaniach rządu i porozmawiamy jeszcze o wyborach, bo te nas bardzo tutaj interesują, w wyborach prezydenckich. Widzę, że kolega Tomek to jednak specjalista od kwestii związanych z epidemiami. Panowie, sprawa jest prosta. Są w zasadzie dwie proste, które w którymś momencie przetną się. Te obostrzenia, które mamy związane z izolacją społeczną, mają unieruchomić sytuację tego piku epidemiologicznego. Nie są jakimś wymysłem nawiedzonych ministrów, tylko po prostu koniecznością, żeby do tego piku nie doszło, żebyśmy nie mieli powtórzonej sytuacji z Lombardii, czy dzisiaj tę, którą obserwujemy w Moskwie. Na dziś 9 tysięcy zakażonych w Polsce. Tak jest.
Więc rozluźnianie tych obostrzeń, kwestia wyjść do lasu, kwestia uruchamiania pewnych gałęzi gospodarki i tak dalej, musi wiązać się ze świadomością, że nastąpi ponowny wzrost osób zakażonych. Nie ma wyjścia jakby w sytuacji. Więc muszą być to działania bardzo takie, bym powiedział, nastawione, żeby szkody były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi z kolei o te kwestie związane z pomocą dla przedsiębiorców i tak dalej, no to panowie, każdy z nas zarządza budżetem swoim domowym. I doskonale wiemy, że możemy sobie pozwolić na wydatki na takim poziomie, na jakim mamy dochody. Oczywiście rząd, Narodowy Bank Polski ma różnego rodzaju inne możliwości, których my nie mamy. Może wywołać inflację, może zadłużać się, może uruchomić deficyt budżetowy. Ma ileś działań, ale one są w pewien sposób wyczerpywalne. Tam jest swoiste limit, z którego przekroczyć nie możemy. To nie jest wór bez dna. To nie jest tak, że znowu jeden czy drugi zły minister nie chce dać dla przedsiębiorców pieniędzy, bo Konfederacja oczekuje, że tak będzie. Możemy sobie pozwolić oszczędzać, kiedy była koniunktura dobra, a nie rozdawać pieniądze na prawo i lewo. 500+. Ja rozumiem, że państwo swojej mądrości przewidzieliście nawet to, że w 2020 będzie epidemia w Wuhan po prostu mieliście gotowe rozwiązania na każdą sytuację. Jeszcze raz wracam do tego. Oddajmy kwestię zarządzania specjalistom. Ja myślę, że społeczeństwo polskie dostrzega te elementy. To, że w ostatnich rankingach popularności pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, jest najwyżej. To znaczy, że Polacy ufają specjalistom, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z przejściem przez ten trudny czas. To nie jest tak, że ktoś nam każe te maseczki nosić, bo ma taką fanaberię. Tylko jest po prostu taka konieczność. I to też minister nie w pewien sposób nie wróży, jeżeli mówi o tym, że być może ta izolacja w takiej czy innej formie no będzie przez okres na Panowie, przykład... Panowie, mamy 10 lat. Minut, a chcę Jedno na koniec jest zapytać... Jedno nie była to krótka riposta. Ja też chcę zapytać krótką, bo nie mogę. A chcę zapytać o wybory prezydenckie, bo mamy w tej chwili kolejne jakby fakty w sprawie, stanowiska. Myślę, że są... Jasne, ale może przypomnijcie, panowie, jakie wasze środowiska przedstawiają zdanie w sprawie wyborów. I proszę również zmierzyć się z taką tezą, że w sytuacji, w której faworytem wyborów jest urzędujący prezydent, słowa opozycji o tym, żeby przesunąć termin wyborów, mogą być traktowane jako po prostu próba zyskania na czasie, bo państwa i panów kandydaci w tej chwili i kandydatki, bo od niej zaczniemy, tutaj Adama Urbaniaka poproszę o opinię, no niestety nie wyglądają w sondażach najlepiej. Adam Urbaniak. Panie redaktorze, no nie wyglądają w sondażach najlepiej z tego prostego powodu, że nie da się prowadzić kampanii wyborczej. No i jak możemy spodziewać się, aby... Ale kandydatka opublikowała spot jakiś, zabiera głos, jest aktywna w mediach. Ja taką uwagę ogólną powiem. Jeśli państwo porównacie moje wystąpienia radiowe dzisiejsze do tych wcześniejszych, to zauważycie, że wyzbyłem się broni, którą bardzo lubiłem używać, mianowicie wtrącać się innym interlokutorom z jakimś... Bo dzisiaj mamy również program telewizyjny i to dlatego. I niestety z żalem zbyłem się tej możliwości, ale niestety ta formuła nie pozwala na wchodzenie w słowo, bo jest pewne opóźnienie w przekazie. Dlatego, panie redaktorze, proszę, aby pan również powstrzymał się chwilowo przed używaniem tego instrumentu, bo ja po prostu nie mam możliwości kontynuowania... No, abrem, panie przewodniczący, w takim razie. I teraz wracając.
tej kampanii prowadzić się nie da. W związku z tym no, trudno, aby kolejni kandydaci docierali do kolejnych wyborców i przekonali do siebie. W związku z tym no, jest oczywiste, że tych wyborów w tym terminie 10 maja, ani nie wiem, w tydzień później być nie powinno. To nie jest tylko kwestia tego, bo ja jestem jednak optymistą. Ja uważam, że na początku maja jednak ta sytuacja się ustabilizuje. Będziemy już wracali do normalności. Myślę, że za miesiąc z czasu będziemy w znacznie bardziej optymistycznych nastrojach niż obecnie. I te wybory nie powinny być przesuwane przede wszystkim z tego powodu, że jakoś się strasznie pozarażamy, ale z tego powodu, że one już nie będą normalnymi wyborami z tej racji, że tej kampanii prowadzić nie można było. Moje stronnictwo, moje ugrupowanie ma tutaj jeden konkretny, bardzo precyzyjny wniosek, mianowicie ogłoszenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z ustawą, która to przewiduje. Jest to rozwiązanie konstytucyjne, nie wymagające jakichkolwiek naginania przepisów czy falandyzacji tego prawa. Przesuwamy te wybory. Sejm może wydłużyć ten okres dalej niż 3 miesiące. W przyszłym roku w normalnych warunkach, po normalnej kampanii wyborczej odbywają się wybory najważniejszej osoby w naszym kraju. Czy tego samego zdania jest Arkadiusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Pytam przedstawiciela ludowców, bo według ostatnich sondaży to Władysław Kosiniak-Kamysz przeskoczył przecież Małgorzatę Kidawę-Błońską, no i pnie się na szczyt, także może akurat państwu nie jest w smak przesuwanie terminu wyborów, a bardziej w smak jest to, o czym powiedział Aleksander Kwaśniewski, żeby wszyscy kandydaci zrzekli się startu, kandydaci opozycyjni, i żeby przekazali swoje poparcie dla kandydata ludowców. Powiem panie redaktorze, że może choć ciężko w to uwierzyć, ale 40 kg temu grałem w piłkę i generalnie może nie na poziomie ekstraklasa ani reprezentacji Polski, ale gdzieś tam na niższych rozgrywkach i czasem nasi przeciwnicy stosowali różne triki, bo boisko było podmokłe, mecze były przekładane. Jak ktoś jest dobrym zawodnikiem, dobrą drużyną, to nie boi się żadnych przekładanych meczy. To a propos tego, że co pan mówił, panie redaktorze, że w tej chwili w sondażach wygrywa pan Andrzej Duda, i że nie w smak opozycji są te wybory. Uważam, że jeżeli pan Andrzej Duda jest dobrym prezydentem, to Polacy czy teraz, czy za 3 miesiące ocenią go tak samo. Natomiast to jest raz. Druga sprawa, oczywiście dla mnie, ja jestem w szoku, w ciężkim szoku, panie redaktorze, bo są przedstawiciele w zasadzie wszystkich ugrupowań i dzisiaj to nie jest czas na spory polityczne, to jest czas na to, żeby rozmawiać, jak jeszcze lepiej poprawić tarczę antykryzysową, jak pomóc przedsiębiorcom, jak pomóc Polakom i jak zachować ich bezpieczeństwo w dobie koronawirusa, bo wiemy, że różne te badania są. Ja czytałem ostatnio, że naukowcy twierdzą, że ten szczyt zachorowań będzie 27 kwietnia. Zobaczymy. W każdym razie to też tak nie jest, co wiele osób mówi, że koronawirus nagle zniknie. On już tutaj zostaje na naszym świecie. Na pewno zostanie wynalezione lekarstwo, na pewno zostanie wynaleziona szczepionka, ale zachorowania na koronawirusa będą się zdarzały. Nie w takim może wymiarze jak teraz. Ale wracając do wyborów, myślę, panie redaktorze, że to jest szaleństwo rozmawianie teraz na temat wyborów i przyrównywanie teraz tego, że... Ja przepraszam, ale może to jest ratowanie demokracji, także w trudnych okolicznościach ratowanie konstytucji, mechanizmów, które muszą trwać. Nie, naprawdę, panie redaktorze, powiem szczerze, że ja tego tak nie postrzegam. Nie postrzega także tego Polskie Stronnictwo Ludowe, ratowanie demokracji. Ja myślę, że to opozycja próbuje ratować demokrację, jeżeli mamy rozmawiać o ratowaniu demokracji. Natomiast uważam, że te wybory powinny zostać przełożone. Cała Europa jest w lockdownie, cała Europa walczy w koronawirusie, tylko jeden kraj rozmawia o wyborach. Radosław Brodzik. Pan Brawkowski.
opowiadał o potrzebie pomocy, o poprawkach Konfederacji. Na tym się powinniśmy skupić, panie redaktorze. Panowie, mamy trzy minuty jeszcze. Radosław Brodzik, bardzo proszę, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobrze, no i kandydat SLD, który przecież kampanię prowadzi, a Włodzimierz Czarzasty powiedział, no jest kampania, są wybory, działamy. Jasne, oczywiście. Po pierwsze, szanowni państwo, proszę nie wierzyć w to, że jest kampania. Nie ma żadnej kampanii. Jedyne co, to mogą sobie kandydaci pozwolić, oczywiście poza urzędującym prezydentem, który fotografuje się na tle największego samolotu świata, który przylatuje do Polski i rozdaje maseczki. Nie ma takiej kampanii. Taka kampania nie jest prowadzona. Po pierwsze, kandydaci nie mają szans, nie ma w ogóle żadnych spotkań wyborczych. Po drugie, nie prowadzi żadnej kampanii zewnętrznej. Nie ma kampanii outdoorowej, nie rozwieszamy plakatów, nie roznosimy ulotek. Ja w tych kampaniach biorę od 18 roku życia udział i pierwszy raz taką kampanię widzę i też widzę po wszystkich kandydatach, że z wyjątkiem urzędującego prezydenta, że po prostu nie ma też za bardzo ani pomysłu, ani sposobu dotarcia do tych ludzi, bo nie każdy ma internet, nie każdy korzysta przecież z sieci. Wyborcami są też osoby starsze, wyborcami są też osoby, które są wykluczone cyfrowo, bo na przykład nie mają internetu albo mają bardzo słaby w małej miejscowości zasięg i z tego nie korzystają, więc de facto kampanii wyborczej nie ma. No i teraz władza, korzystając sobie z tej możliwości, otóż radośnie i szczęśliwie ogłasza jednego urzędującego prezydenta już w zasadzie kandydatem i praktycznie rzecz biorąc wybranym, no bo przecież to jest najwygodniejsze rozwiązanie i Sojusz Lewicy Demokratycznej, państwa stanowisko, pewnie no państwo stanowisko znacie. My absolutnie nie popieramy wyborów 10 maja, w ogóle nie popieramy takiego sposobu głosowania. Kończąc, zaraz powiem tylko dlaczego pan redaktor zaznaczył, że to 3 minuty. No bo proszę mi powiedzieć, co to są za a tu wybory. Tomasz Bratkowski czeka jeszcze. A już kończę. I Zbigniew Kosik oczywiście. Nie ma w ogóle też możliwości prowadzenia wyborów korespondencyjnych, bo to jest jeden z elementów wyborów. Ja przypomnę państwu, bo też brałem udział w wielu takich wyborach, że to jest element wyborczy, jednego z elementów głosowania korespondencyjne. I na linii głosujący karta wyborcza, pojawia się listonosz. Dla mnie te wybory, ja naprawdę nie wiem, jak one mają być. Przeprowadzone w Bawarii, przeprowadzone w wielu innych krajach. Jest to system, który działa. Z przerażeniem, panie redaktorze, przeczytałem informację mówiącą o tym, że PKW po części jest wykluczone z drukowania tych kart, ponieważ w tym specustawie będą rozwiązania mówiące o tym, że ktoś inny ma drukować te karty. Jaki ma być system dystrybucji tego? Ja jestem przerażony. Dla mnie to są wybory po prostu kompletnie niekonstytucyjne. Tomasz Bratkowski, Konfederacja, bardzo proszę. Nie ma na tym niezgody na takie wybory. PiS organizuje nam wyścig na torze żużlowym, gdzie ich zawodnik jedzie motorem, a pozostali zawodnicy mają się ścigać na rowerach. Tak to wygląda, obrazując całą sytuację. Proszę pamiętać... Ale dlaczego, przepraszam, dlatego, że Andrzej Duda wybrał motor, a dla pozostałych zabrakło tych motorów, czy po prostu... To, co powiedzieli moi koledzy przed chwilą, nasi kandydaci nie mają możliwości prowadzenia jakiejkolwiek kampanii poza internetem. Prezydent natomiast jest cały czas w mediach bardzo aktywny, więc nie dziwi mnie, że wyniki sondażowe pokazują, że wygra w pierwszej turze. Proszę pamiętać, że no, nie możemy wejść do lasu, musimy chodzić w maskach, ale stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej nie można wprowadzić. Dlaczego? Po prostu, kiedy wybory zostaną przesunięte, PiS doskonale wie o tym, że kiedy zaczną się masowe zwolnienia i firmy będą bankrutować, bo ta tarcza jest zbyt mało pomocną, to wtedy pan prezydent Duda przegra z wybory, tak samo jak Komorowski przegrał z Kretesem w poprzedniej kampanii. Po prostu zacznie zbierać efekty tego, co jest dobrze. 2-3 miesiące. I Zbigniew Kościk, bardzo proszę jeszcze, że tak powiem, jak rozumiem, spróbuję się odnieść i także przedstawi stanowisko PiS-u w tej sprawie. Dekretules contra iures, prawda? Koledzy, no ja biadolę nad kondycją naszej opozycji. No, panowie biadolicie, narzekacie. Przecież konkurencja w tym zakresie jest równa. Za chwilę
uwierzycie w teorię spiskową, że tę sytuację to nam PiS zafundował, że jakiś działacz pojechał do Wuhan, przywiózł wirusa, żebyśmy nie mogli w jednakowych zasadach uczestniczyć w wyborach. Mam pretensje do Adama, ponieważ jako prawnik powinieneś doskonale wiedzieć, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w odniesieniu do tego, żeby tylko i wyłącznie przesunąć wybory prezydenckie w Polsce, jest bardzo niebezpiecznym precedensem. Każda następna ekipa sprawująca władzę w sytuacji, w której będą zbliżały się wybory, w których będą dla nich notowania niekorzystne, będzie mogła skorzystać z podobnego rozwiązania. W konstytucji, na którą się powołujesz, czy powołujecie, jest wyraźnie napisane, że powołanie, czy stwierdzenie stanu klęski żywiołowej musi być w odniesieniu do konkretnej sytuacji, a tej nie ma. 3 maja nic nadzwyczajnego się nie stanie, co by spowodowało zgłoszenie stanu klęski żywiołowej. 10 czy 17? 10 maja, ale 3 mówię tydzień wcześniej. Wcześniej, żeby przesunąć te wybory. Więc, moi państwo, znowu wracam. No ale ona już jest od dłuższego czasu i działamy na podstawie specjalnych ustaw. Nie działamy na podstawie stanu klęski żywiołowej. Konkurencja w tym zakresie jest równa, bo też panom przypomnę, że przed każdymi wyborami urzędujący prezydent ma pewnego rodzaju handicap. Tak samo i teraz. Proszę nie powoływać się na telewizję publiczną, bo z kolei państwa kandydaci z telewizji niepublicznych, z mediów niepublicznych, w zasadzie są w tych mediach non-stop obecni. Stawiamy kropkę, bo ja bym proponował czas naszej audycji już dawno dobiegł końca. I w warunkach takich, jakich funkcjonujemy, po prostu powalczyć o sukces. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję polityczną, podsumowanie tygodnia. Już 9:16, wydawca mnie zabije, bo tu zaraz wiadomości Radia Zielona Góra, ale bardzo dziękuję także za udział w tej pierwszej takiej, no, można powiedzieć, dla nas eksperymentalnej formie w wideo. Na Facebooku mówili do państwa Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Urbaniak, dziękuję. Platforma Obywatelska, Radosław Brodzik, dziękuję Sojusz bardzo. Lewicy Demokratycznej, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tomasz Bratkowski, Konfederacja, ja się nazywam Janusz Rzeczkowski i chyba w podobnej formie zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Także do usłyszenia, pozdrawiamy. Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.